Podręczniki z historii, powieści pisane ku pokrzepieniu serc, megalomania szlachty. Wiele czynników spowodowało, że utrwaliło się wiele mitów na temat naszej przeszłości. Dzisiaj część z nich chciałbym wam pokazać i je obalić. Ja jestem Barski, a to jest kanał Jak To. Husaria nigdy nie przegrała. Husaria jest dla nas bardzo ważną formacją i miała długi okres bez porażek, co nie znaczy, że nie miała ich wcale. Jedną z bardziej znanych jest bitwa pod Cecorą. Była stoczona między armią turecko-tatarską, a polską właśnie. Rosnące napięcie między Turcją a Rzeczypospolitą o m.in. wpływ w Mołdawii doprowadziły do wyprzedzającego ataku armii Stanisława Żółkiewskiego. Trzeba zaznaczyć, że husarze nie stanowili całej armii. Obecni byli na przykład Lisowczycy czy wojska magnackie. Po przegranym starciu z bardziej liczną armią turecką, Polacy rozpoczęli odwrót, podczas której część armii została zabita lub wzięta do niewoli. Polska z pichlerzem Europy. Polska szlachta miała tendencję do samozachwytu. Jednym z jej przejawów jest mit, jakoby Polska była spichlerzem Europy. Na początku XVII wieku konsumpcja zboża w Europie wynosiła około 240 kwintali na rok, gdzie jeden kwintal to 100 kg, zaś z Gdańska eksportowano mniej niż 1,4 miliona kwintali. Owszem, z Gdańska na resztę Europy była transportowana nadwyżka zboża, ale reszta Europy raczej bez naszych zasobów by się wyżywiła. Nie oznacza to jednak, że nie ma tutaj ziarna prawdy. 25% potrzeb Niderlandów na zboże było spełnianych właśnie przez Polskę, zaś biznes zbożowy był filarem naszej gospodarki. Bitwa pod Grunwaldem, bitwa dwóch narodów. Bitwę pod Grunwaldem przedstawiamy jako bitwę Polaków z Krzyżakami, albo jeszcze prościej, Polaków z Niemcami. Przedstawienie tej wielkiej bitwy jako walki dwóch narodów jest sporym przekłamaniem. Podnieść, ślę wam te dwa nagie miecze. Po stronie krzyżackiej z pomocą ruszył kwiat rycerstwa z zachodu, głównie z państwowych Rzeszy, ale i z Czech, z księstw śląskich czy z Pomorza Zachodniego. Po Unii w Krewie w 1385 roku byliśmy nierozerwalnie związani z Litwą. Stanowili oni jedną z sił. Oprócz nich po naszej stronie obecni byli również Tatarzy, Rusini czy Czesi. Polskie rycerstwo stanowiło około 2/3 armii. Wieczówcie u nas dostatek, ale i te przyjmiemy jako wróżbę zwycięstwa. Cud Częstochowy. Mimo że dzieła Henryka Sienkiewicza zawierają fikcję literacką, to pisane ku pokrzepieniu serc powieści wpisały się na stałe w tożsamość historyczną Polaków. Jednym z przykładów wyolbrzymionych zwycięstw jest oblężenie Jasnej Góry. Jej obronienie nie było żadnym wielkim cudem. Wzgórze było całkiem dobrze ufortyfikowane, a miażdżącej przewagi ze strony Szwedów nie było. Sporą część atakujących stanowili zresztą Polacy, którzy niespecjalnie kwapili się do zdobycia wzgórza. Musimy również pamiętać o tym, że w przypadku oblężeń na uzbrojone mury, strona atakująca zawsze musi mieć kilkukrotnie wyższą liczebność. Poza tym, przez dużą część oblężenia trwały rozmowy i negocjacje. To jednak wszystko na dziś. Ja jestem Barski, a to jest kanał Jak To. Zapraszam was do polubienia filmu i do zostawienia suba z dzwonkiem oraz do spojrzenia na nowy kanał, czyli Minecraftowane, który prowadzę razem z 3 przyjaciółmi. Nasz kanał jest nostalgicznym powrotem do starych lat, kiedy na YouTube panowała moda na Machinimę w Minecraft. Do usłyszenia.